Dzisiaj mieliśmy tak zwaną sesję absolutoryjną. Jest to skwitowanie zarządu z działalności za rok 2017. Myślę, że chciałem podziękować Radzie Powiatu za tak jednomyślną, pozytywną ocenę. Myślę, że wyniki były pozytywne. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, to one były wszystkie 17 jednostek realizowane bieżąco, bez uwag, zgodnie z przyjętym planem. Dochody były zrealizowane w kwocie nieco ponad 100%, wydatki nieco poniżej 100%, a więc można powiedzieć, że w wydatkach bieżących budżet był zrealizowany książkowo. Mieliśmy pewien niedosyt, jeśli chodzi o wydatki majątkowe, a więc tutaj firma Ostrada jednak miała pewne opóźnienia, szczególnie na największym naszym zadaniu inwestycyjnym Ostrołęka-Goworowo-Wyszków, czyli na tym odcinku nowo budowanej drogi o długości 6,5 km. A także pewne opóźnienia na dojazdach do mostu na terenie głównie gminy Olszewo-Borki, częściowo także Czarnia. I tu nie wykonaliśmy w pełni zadania, nie wykonaliśmy również jednego skrzyżowania w Czarnotrzewiu zgodnie z planem. Można powiedzieć, że zadanie związane z Rzekuniem w ubiegłym roku nie nastąpiło podpisanie porozumienia, w związku z tym naturalną siłą rzeczy nie było realizowane. Natomiast pozostałe zadania zostały zrealizowane. Można powiedzieć, że nie straciliśmy żadnej złotówki ze środków zewnętrznych. Te zadania zostały, można powiedzieć, wprowadzone do budżetu tego roku bez żadnych strat dla powiatu ostrołęckiego. Czyli wskaźnik wydatków majątkowych mieliśmy na poziomie nieco ponad 39%, a więc bardzo wysoki. Najwyższy także wśród powiatów ościennych, również żadna z gmin na terenie naszego powiatu, ani też miasto Ostrołęka nie osiągnęło tak wysokiego wskaźnika. Myślę, że jest to wskaźnik jeden z lepszych w Polsce. Nie mam pełnych wyników, ale co do tego nie mamy wątpliwości. Także był to dobry rok dla powiatu ostrołęckiego, przede wszystkim w realizacji zadań inwestycyjnych, a także w realizacji zadań bieżących wszystkich jednostek. Dodatkowo wykonaliśmy także dom dla dzieci w Czarnowcu, a także remont pomieszczeń na dzisiaj Fildorfa Nila 15 w Ostrołęce, gdzie przeprowadziliśmy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i wydział geodezji, a więc są już razem. I to usprawnia funkcjonowanie także geodezji i budownictwa. Myślę, że wszystkie zadania, kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych, które realizowaliśmy, także tych dużych i tych małych, została zrealizowana. Z większych zadań inwestycyjnych koncentrowaliśmy się jeszcze na drodze Kadzidłowy-Sełączki, a także zadanie inwestycyjne Obierwia właśnie w stronę Baranowa na terenie gminy Lelis i gminy Baranowo. Ale wykonywaliśmy również zadania inwestycyjne duże na terenie Czarni, Olszewa-Borek, gminy także Goworowo, oraz inne pomniejsze zadania na terenie innych gmin, a więc chociażby jeszcze droga na siatki Golanka o długości 5,5 km, głównie na terenie gminy Lelis. Także myślę, że był to dobry rok, który na pewno wywrze pozytywny wpływ na rozwój naszego powiatu, ale rok 18 również zapowiada się dobrze. Jedyny problem, jaki mamy, to jest słaby potencjał firm wykonawczych, niedostosowany do ilości środków, które są do dyspozycji na zadania drogowe. I tu coś musimy zastanowić się, czy zrobić, czy ewentualnie. Trudno jest bazować na jednej firmie, która ma opóźnienia w realizacji robót drogowych, a więc tutaj samorządy być może muszą się spotkać wszystkie i zdecydować, czy nie powołać jeszcze jakiejś firmy komunalnej, która jednak podjęłaby się rywalizacji z firmami obecnie istniejącymi na rynku. Po prostu potencjał firmy jest za słaby do tego, żeby wykonać zadania publiczne, których oczekują mieszkańcy, na które samorządy mają środki finansowe.